Witam Cię serdecznie w ostatniej lekcji w tym module. Yy, praca domowa. No właściwie, to chyba za dużo nie ma yy, co, co powiedzieć. Po prostu cofnij się do wszystkich... Yy, kilka, kilka zadań, które byś miał yy, na pewno do zrobienia jako pierwsze. Pierwsze, cofnąć się do wszystkich lekcji, przećwiczyć każdą z nich i jeszcze raz cofać się nawet jeżeli pamiętasz, nawet jeżeli wiesz, co to było tam powiedziane, cofnąć się do każdej z nich i jeszcze raz sobie je przećwiczyć, przestudiować, poprawić, skorygować ewentualnie błędy, które tam powstają. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zrobić zadania, które są do poszczególnych lekcji zadane to jest bardzo ważna druga rzecz. Trzecia rzecz to jest podejść do, y, do, do tych ćwiczeń, do tej całej artykulacji tak trochę też na luzie, w sensie, że y, nie męczyć się, jeżeli faktycznie coś jest źle, ale ćwiczyć, codziennie ćwiczyć, podejść na, na luzie i y, codziennie po trochę ćwiczyć. Y, będę to wałkował chyba do, do końca życia. Codziennie ćwiczyć, ale po trochę, a nie y, dużo, ale rzadko, na przykład gram w soboty 5 godzin, i tylko w soboty powiedzmy, albo y, gram raz na miesiąc po 10 godzin. Nie, lepiej grać codziennie po 15 minut, 20 minut, 30 minut, niż co drugi dzień po godzinie. To jest moja rada, którą ja się jej trzymam y, i staram się y, codziennie po trochę ćwiczyć. A dzień bez ćwiczenia, bez nawet pół godziny ćwiczenia jest dniem straconym, więc pamiętaj, codziennie poćwiczyć. Y, kolejne zadanie byłoby takie, żeby te zagrywki, jak chociażby mamy jakiś na przykład yy, bending. Bending jak tutaj mamy? Yy, żeby zapętlać sobie to, czyli izolować pewne ćwiczenia. Czy na przykład jakiś mam, mam tapping, chociażby 4, 7, 12. ale też w takiej formie, tak jak mówiłem też wcześniej, żeby ta zagrywka, te trzy dźwięki, które grałem, trzy dźwięki tutaj były tylko zagrane, żeby ta zagrywka, na, żeby te dźwięki, ta melodyjka grana nabrała jakby swojego życia, żeby już nie myśleć o tym, że 12, 4, 7, 12, 4, 7, nie po prostu niech to płynie, niech nabierze takiego e, flow, takiego jakby swojego życia, niech nabierze, bo wtedy faktycznie widać, że. I czuć też, że to ćwiczenie już jest jakby osobne, życie ma, już jakby, że to jest właśnie ta satysfakcja, też z grania. Nie, trudno mi to naprawdę jest określić, bo mm, z jednej strony podchodzimy do tego bardzo technicznie, no nie? 4, 7, 12, 4, 7, ale jeżeli przestaniemy myśleć dźwiękami, czyli przestaniemy myśleć progami, to zaczyna ten dźwięk płynąć faktycznie, tak można powiedzieć, od serduszka. Może to trochę tak śmiesznie brzmi, ale faktycznie to też widać po, po, po ludziach grających, grających i lubiących granie. Bo niektórzy robią tak, że grają i trochę się zmuszają do tego, ale nam chodzi o to, żeby grać i mieć z tego straszną, straszną radochę. Więc to byłoby właśnie kolejne ćwiczenie, żeby sobie zapętlać te, 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 te zagrywki, te tappingi, czy wibrata. Oczywiście no, trudno na przykład w kółko grać jedno, jedno... Ale zauważ, że w niektórych utworach są fragmenty, gdzie pewna jakaś zagrywka, wibrato, czy jakiś... jakiś Jakiś, y, inna technika czy jakiś tapping jest grany naprawdę dość długo. Y, chociażby, że zaczyna się utwór samą taką jedną rzeczą, samą taką jedną zagrywką. Y, gitara gra na przykład tą zagrywkę, perkusja w międzyczasie wchodzi, od wolnego bicia do szybszego dochodzi druga gitara. Czyli jakby nawet taka prosta zagrywka, jed, jeden dźwięk y, może otworzyć utwór jako intro, może być jakimś przerywnikiem, y, nie musi być cały multum dźwięk, które my tutaj naparzamy, prawda, gramy wszystko, wibrata, yy, bendingi, tappingi, prawda, że popisujemy się, tylko czasem jest tak, że właśnie nawet jeden prosty, yy, prosty bending, prosty vibrato może stanowić jakąś formę, yy, jakąś formę jakiś fragment w utworze, yy, więc naprawdę pod tym kątem też możesz posprawdzać zespoły, które lubisz, yy, w jaki sposób one yy, używają takich zagrywek, też mówiliśmy sobie wcześniej o tym, ale chodzi o to, żeby nie myśleć. Ja na przykład miałem takie myślenie dawniej, jak zaczynałem grać, że im więcej gram różnych bajerów, patentów, tym, tym jest lepiej. A właśnie nie o to chodzi do końca. Yy, więc cofnij się jeszcze raz do tych wszystkich lekcji, przejrzyj wszystkie ćwiczenia, wszystkie ćwiczenia przejrzyj bardzo, tak, tak przejrzyj dokładnie, yy, przećwicz je. No i dopiero po tym przećwiczeniu, przesłuchaniu, po zrobieniu wszystkich lekcji, szczególnie z tej yy, lekcji wcześniejszej, w której mówiłem o graniu ze słuchu, żeby posłuchać zespołów, to jest bardzo ważne. Możesz powiedzieć, że to jest, że to jest śmieszne, przecież ja słucham cały czas muzyki, a koleś mi mówi, żebym, żebym sobie jeszcze raz znowu słuchał. Ale to jest wybiórcze słuchanie, czyli po prostu zwróć uwagę na inne zespoły, koniecznie. Słuchając ich i yy, słuchając też ich tabów, Patrząc na zapis nutowy, zapis tabulaturowy danego utworu, to jest bardzo ważne. Ja bardzo często właśnie różne takie smaczki wykrywałem, yy, czytając tabulatury, po prostu czytając tabulatury, słuchając tych utworów yy, na yy, tabulaturze. Wiem, że dźwięk MIDI nie dla każdego jest przyjemny, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Tak więc, dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w następnym module. Trzymaj się.